Oto nadzwyczajną konsultę generalną wszystkich kręgów niebieskich powołano na okoliczność nadchodzącego święta mądrości, a także z istotnych powodów ziemskich, które przyjdzie wyłuszczyć nam w swoim czasie, uważamy za poprzedzone debatą o środkach zaradczych.
jakie winniśmy podjąć, aby ratować wyżej wymienioną mądrość tam. Nie uchodzi świętować tu, kiedy sprawy mają się źle tam. Raport Komisji Specjalnej o stanie miłości i mądrości pośród narodów w czasie marnym. Nadzwyczajna Komisja do Spraw Kryzysu po gruntownym przebadaniu spraw ziemskich stwierdza, co następuje. Nowoczesne społeczeństwo przemysłowe powstało dzięki odkryciu siły pary w XIX wieku. Po nim nastąpił wiek XX. Przyniósł on ujarzmienie atomu, lot samolotem, wynalezienie szczepionki i telefonu bezprzewodowego, odkrycie struktury DNA, lot na Księżyc i na Marsa. Mimo to był to najgorszy wiek w dziejach ludzkości. Dwie wojny światowe, rewolucje, ludobójstwa na niespotykaną skalę, kryzysy, konflikty i zakręty w sferze zasad moralnych. Dwa systemy totalitarne, faszyzm i komunizm, najbardziej represyjne systemy rządów, jakie zdołał stworzyć człowiek. Spełniły się najgorsze wizje utopistów. W tych 10 dekadach ludzkość doświadczyła ogromu cierpień i wyrzeczeń, które na zawsze zmieniły pojęcie o człowieku i stworzonej przez niego cywilizacji. Dlaczego wiek XX tak przełomowy dla techniki był jednak najbardziej owładnięty przez wojny stuleciem w historii? Czy to wojny napędzały postęp? Czy postęp do nich doprowadził? Nigdy jeszcze świat nie stał na krawędzi tak bardzo jak teraz. Papież Jan Paweł II. Thank you.
Ludzie są jak uczniowie czarnoksiężnika. Zapomnieli zaklęcia, a miotła tańczy sama, tak jak chce. Czy to w ogóle da się jeszcze zatrzymać? Bądźcie jako bogowie rozdawcami życia i aniołami śmierci. Dokąd doprowadzi nas ten dam smaka? Tyle już było znaków, tyle cudów. Tyle już było znaków, tyle cudów. Fatimie. Tańczące słońce i przepowiednie. I sama Regina Celi przemawiająca do dzieci. Co jeszcze możemy zrobić? Trochę wiary. Anioł smutku też musi zdobyć się na entuzjazm. Inaczej nic z tego nie będzie. Ciszą wszystkich cich. Jest cisza cierpienia. Jeśli chcesz spotkać Boga, musisz wejść w tę ciszę. Zebraliśmy się tutaj, aby opracować strategię skierowania spraw na właściwe tory. Jakie są propozycje? Patron, najważniejszy się jest patron. Jeśli dzieło ma być dobre, musi mieć patrona. Słusznie, słusznie, wybieliśmy zatem ducha mądrości, który poprowadzi nas w tym trudnym dziele ratowania świata. Któż by to był? I zapadła cisza. Bledszy odcień błękitu, co o tym sądzi? A bielszy odcień bieli. Wśród tylu świętych mędrców nie potrafimy wskazać ani jednego. A zachciewa nam się władzy ludu Bożego. Słucham. Nie potrafimy. Poradził sobie w tak ciężkich czasach. Gdyby nie syn papieża Innocentego III, który wydał pustą zgodę na założenie zgromadzenia, nie wiadomo, jakby się to wszystko skończyło. I kto to niechwaląc się sprawił? Kiedy mały przyszłego na mentora zachorował, skierowaliśmy przerażony syn do Franciszka. Cudownie uleśniony kiedy podróż, nie miał wątpliwości, nie chce być uczniem Pawarella. I to było genialne rozwiązanie. Pomyślcie tylko, co stałoby się dzieło wydarzenia bez Bonaventury. Już dobrze, dobrze. Nie pora przechwalać się. Co było, to było. Myślmy raczej, jak ratować to pandemonium 8 wieków później. A kandydatury popieramy tym bardziej, że mamy przecież 800-lecie Franciszkanów. Czymże jest 800 lat na przestrzeni?